Siemano wszystkim. Tu na tej strony dzisiaj taki szybciutki, 2-3-minutowy materiał. Mam jeszcze tam parę zaległych filmików, chyba ze 4 czy 5 do zrobienia, jeszcze sprzed miesiąca. Ale to tak na szybko chciałem wam coś powiedzieć, żebyście nie mówili później, że tu na się opierdala i nic nie wrzuca. No to proszę, tak z ręki kręcone. Opa, mamy godzinkę w pół do pierwszej. Ty kurwa debilu jebany, no i czy to było normalne? Co za pacjent, chłopie, życie ci niemiłe. Widzieliście to? No idiota. Dobra, jego problem, jakbym go zawinął. Lecę sobie po ostatnią naczepę na os. Jesteśmy już w Osterhout i naczepkę temu miałem taką sytuację. Podjeżdżam do Osterhout, zrzuciłem pustą, podpinam się pod pełną, jeszcze z kumplem gadałem, bo fajki od niego kupowałem tutaj, od jednego ziomka, który tutaj przerzuca te wszystkie naczepy. I ten, podpinam się, czerwony przewód, a tu nagle czuję, co jest, kur. Czuję się jak na jakiejś huśtawce, patrz, a mi fura ucieka. Co tu na zrobił? Nie zaciągnął ręcznego. Biegiem do kabiny, a stałem gdzieś, bo ona nie była przy doku, tylko tak była 3-4 metry od doku. Nie zdążyłem, jak wyjebałem w dok dupą, to myślałem, że sobie żebra o kierownicę rozpierdzielę, bo akurat się nachylałem, żeby ręczny zaciągnąć. Ja pierdzielę, gamoń przepotężny. Taka sytuacja, no. A to nie pierwszy raz, powiem wam, muszę się przyznać, bo 3 razy już biegłem do kabiny za ręcznym. O. Później wracam sobie na os i tak przyjechałem, ja wiem, stąd z 5 km i mnie takie spańsko złapało. Mówię, co jest? Cały dzień dobrze, a tu nagle taka bomba wlazła. No. Ledwo co dojechałem. 3 razy bym się rozdupił po drodze. Raz mi się przymkły oczy. W ostatniej chwili się ocknąłem, bo bym poszedł na barierki. I coś tam gdzieś było jeszcze po drodze i w samym OZ już wjeżdżałem do bazy. Miałem 300 metrów i przydupiłbym w latarnię. Też mi się gały zamknęły. O, grzmi. Psia pogoda dzisiaj. Także dojechałem na bazę, chłopaki mnie rozładowali, ja sobie budzik nastawię na pół godziny, mówię, nie, tak się bawić nie będziemy. Nie interesuje mnie, że oni chcą szybko do domu, że dawaj naczepę, wal po kolejną, ni chuja. Ja jestem kierowca, ja mówię, czy jadę, czy nie jadę. I wrzuciłem sobie pół godzinki dżemki, bo nie doleciałbym. W drodze powrotnej po kawulca, gdzieś tutaj jest, nie widać teraz, bo jest ciemno. I jakoś funkcjonuje. Jakoś funkcjonuje. O, parking pusty, elegancko. Mamy ostatnią naczepkę do wzięcia. Ostatnią naczepkę, panie i panowie. Ale taka historia. A myślałem, jak wydupiłem w ten dok, mówię, kurwa, aż czał był taki dosyć, nie? Mówię, a to drzwi pogięte z tyłu, ale patrzę, wylazłem na kontrol. Mu patrzę, nie. Zajebiście. Zajebiście, nic się nie stało. Tu na debilu masz szczęście. Także, panie i panowie, to tak tylko dla przypomnienia, że coś tam nagrywam, coś tam wrzucam. Miałem ostatnio bardzo słaby okres czasu, także uwierzcie, że ja nawet nie chcę wam mówić, bo słaba historia. No ale okej. Mamy to. 3 minutki, 4 leci, także co wam powiem? Zapierdalam do biura po papiery, do ostatniej naczepy. Także filmiki ruszają. Będzie pozytywnie, kozacko. I co? Co wam powiem? Światełko gdzie jest, kurwa? Tu ona ma zajebistą dziarę. Świeżynka. No. Okej, gasimy. Żegnam się z wami, żegna się z wami kapitan zielonej skani. A zielona skania jest czym?
z Kaniasaki. Żem dojebał teraz. Dobra, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym materiale. Ropach!